Tesla. Hej. Tesla. Cześć. Kiedy ma się kota, lepiej nie nosić czarnych ubrań. Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga gajapisze.pl o minimalizmie, zrównoważonym stylu życia oraz rozwoju osobistym. Pada deszcz, jest zimno, ewidentnie jest jesień. Filmik o jesiennej szafie kapsułowej był drugim najpopularniejszym wyborem wśród tych zaproponowanych przeze mnie filmików. Nie wiem, czy do końca jest to filmik o szafie kapsułowej, bo w sumie to mam dość mało ubrań i mam takie wrażenie, że moja cała szafa, nie licząc tych rzeczy, które mam u mojej mamy na wsi, cała moja szafa de facto jest trochę taką kapsułą. Zaraz powiem Wam, ile tych ubrań ogólnie mam. Bo stwierdziłam, że te porządki takie jesienne, tak, chciałam wyjąć wszystko ze swojego tutaj schowka, też sprawdzić stan tych rzeczy. Stwierdziłam, że będzie śmiesznie, zabawnie policzyć te wszystkie ubrania, ile ja ich faktycznie mam, bo też nie ukrywam, że niektóre osoby w komentarzach gdzieś tam kwestionowały moją uczciwość, że ja coś ukrywam, że gdzieś chowam te rzeczy, więc stwierdziłam, że przekonam się, ile faktycznie tych ubrań mam. Nie do końca będzie to taka kapsuła, natomiast na pewno kilkunastu rzeczy znowu udało mi się pozbyć. Policzyłam wszystkie rzeczy. Myślę, że to jest fajne też ćwiczenie, żeby wyjąć wszystko ze wszystkich szaf, zakamarków, policzyć, zobaczyć, ile de facto tego mamy. Ja zawsze na przykład mówiłam, że nie mam spodni, że zawsze trudno jest mi kupić spodnie. Okazuje się, że mam 8 par spodni. Nie wiem, jak to się stało. Oczywiście nie chodzi tu o liczby. Liczby nie są najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby nie mieć za mało ubrań, żeby nie kusiły nas zakupy, promocje, nie mieć za dużo ubrań, żeby móc kontrolować to. Poza tym pamiętajmy, że zawsze nosimy tylko jakiś wycinek tej naszej szafy, nie nosimy wszystkich rzeczy na okrągło. Są rzeczy, które lubimy zakładać tylko, nie wiem, na szczególne okazje. Tylko na przykład weekendy, tak? A są rzeczy, które nosimy na co dzień, kiedy ja na przykład pracuję w domu zdalnie już od kilku lat. To często mam jakiś tam swój taki zestaw ubrań, które są najwygodniejsze do tego, żeby siedzieć w domu. Także tak, nie chodzi o liczby. A zatem o co chodzi? Przy porządkach w szafie, przy odgracaniu garderoby, przy tworzeniu garderoby kapsułowej oczywiście można stosować różne metody. Jak wpiszecie sobie w Google pytania, które należy zadać sobie przy odgracaniu szafy, to dostaniecie naprawdę mnóstwo propozycji. To czasami może być takie przytłaczające i zamiast pomagać, to de facto nas paraliżuje, przeszkadza, bo tak jakbym miała każdą rzecz podnieść i zacząć zadawać sobie serię pytań, to pewnie potrwałoby to bardzo długo, nawet biorąc pod uwagę fakt, że mało mam ubrań ogólnie w szafie. Jesień, tak, zwłaszcza początek jesieni, kiedy mamy może trochę gorszy nastrój niż latem i mamy troszeczkę mniej energii. Myślę, że warto minimalizować, nomen omen, warto próbować nie nakładać na siebie jakiegoś takiego dużego obowiązku, jakiejś takiej dużej presji, tylko ograniczyć, tak, też właśnie takie kwestie związane z porządkami i zamiast zadawać sobie 10 pytań, zadać sobie na przykład 3 pytania. I jako, że właśnie jesień jest takim momentem, kiedy nie za dobrze może momentami się czujemy, to ja jak najbardziej zachęcam oczywiście do tego, żeby praktykować self-care, żeby praktykować self-love nawet i być dla siebie dobrym, pozwolić sobie po prostu na bycie niedoskonałą wersją siebie, pozwolić sobie na, nie wiem, robienie rzeczy na 80%, a nie na 100% czy na 120%, jak to często bywa. Myślę, że to jest taki czas, kiedy warto otoczyć siebie samego miłością, troską, gdzieś jakimś współczuciem, zrozumieniem, empatią, tak? Być po prostu dla siebie dobrym. I dlatego właśnie jakby motywem przewodnim przy tym dzisiejszym odgracaniu mojej szafy właśnie jest miłość. Postanowiłam wziąć każdą moją rzecz, każde ubranie, co do którego się waham i
zadać sobie trzy pytania. Pierwsze pytanie to jest: do I love it? Tak? Czy kocham daną rzecz? Mam wrażenie, że love i kocham troszeczkę nie do końca jakby koreluje. Jednak język angielski jest innym językiem niż język polski i nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć, że kocham jakąkolwiek rzecz w mojej szafie. Słowo kocham rezerwuję do mojej rodziny, do moich przyjaciół, do mojego kota, ubrania. Natomiast mogę powiedzieć I love it. Jakoś bardziej mi to przechodzi przez gardło. I myślę, że ma to sens, tak? Taka idea, że jeżeli nie uwielbiam, tak? Powiedzmy love może oznaczać uwielbiam. Jeżeli nie uwielbiam danej rzeczy, jeśli nie wzbudza ona we mnie właśnie takich gorących uczuć, emocji, to myślę, że nie warto w takiej rzeczy chodzić, bo jeżeli ja nie uwielbiam tej danej rzeczy, to kiedy ją na siebie założę, to też nie będę siebie uwielbiała w tej rzeczy. A tego nie chcemy. Chcemy siebie uwielbiać, chcemy właśnie praktykować self-care i self-love. Więc tak, każdą rzecz biorę do ręki i pytam się, do I love it? Jeśli tak, zostaje ta rzecz w mojej szafie, jeśli nie, trafia do pojemnika PCK. Drugie pytanie to jest, czy ta dana rzecz sprawia, że czuję się pewna siebie. Bo jeżeli zakładam jakąś rzecz i czuję się niekomfortowo, czuję się, nie wiem, jakoś tak szaro, nieatrakcyjnie, nieciekawie, grubo, chudo, nie wiem, jeżeli dany kolor gdzieś tam gasi mnie, sprawia, że jestem, nie wiem, gdzieś tam niewidzialna albo wręcz właśnie jest zbyt jaskrawy i mnie przytłacza i widać tylko tą daną rzecz, to może być szereg różnych kwestii. To też jakby taka rzecz, która nie sprawia, że ja się czuję dobrze, ta rzecz też ląduje w PCK. Ja kiedyś miałam taką i myślę, że wiele osób może jeszcze ma taką kupkę rzeczy w szafie, tylko po domu. Jakiś stary wyciągnięty t-shirt, jakieś dziurawe dresy. Staram się także w domu ubrać ładnie, ubrać tak, żeby czuć się dobrze, czuć się na tyle komfortowo, że gdyby ktoś przyszedł, gdybym musiała nagle wyjść, to nie miałabym problemu pokazać się innym ludziom w tej rzeczy. Także to było drugie pytanie. No i trzecia rzecz, czy dana trochę jest jakby związana z tym, co mówiłam przed chwilą, czy dana rzecz jest w dobrym stanie. Bo czasami możemy uwielbiać daną rzecz, możemy się czuć w tej rzeczy gdzieś tam dobrze, natomiast wiadomo, jeżeli jest sprana, zmechacona, ma jakieś rozprute szwy, oczywiście można, a nawet trzeba, tak, spróbować naprawić. Natomiast czasami się po prostu nie da pewnych rzeczy naprawić i jeżeli dana rzecz jest w złym stanie i ja ją założę, to mam takie wrażenie, że ten zły stan gdzieś tam tego ubrania wpływa też na mój nastrój, tak? Ja wtedy nie czuję się właśnie pewna siebie, nie czuję się gdzieś tam, że ja jestem w dobrym stanie. To, co nosimy, tak? To, co jest najbliżej nas, wpływa na nasze samopoczucie. Więc te trzy pytania postanowiłam sobie zadać właśnie dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, bo te porządki w szafie robiłam w zeszłym tygodniu. Natomiast z różnych względów nie byłam w stanie dograć, zmontować. Robienie tych filmików jakby wymaga sporo czasu, pracy, także to nie jest tak, że ja siadam, nagrywam i już. Także tak. Wyjęłam wszystkie moje rzeczy, zadałam sobie te pytania odnośnie każdej z nich i w efekcie tutaj praktycznie mam już tylko jakieś takie rzeczy typu, nie wiem, śpiwór, jakaś kurtka na super zimę, bo też oczywiście jak będę Wam opowiadała w trakcie tych porządków o tym, ile mam ubrań, to pamiętajcie, że nie biorę pod uwagę odzieży wierzchniej, nie biorę pod uwagę bielizny, nie biorę pod uwagę odzieży sportowej. Mam nadzieję, że też Was to zachęci, żeby zrobić porządki w szafie i w końcu gdzieś tam pożegnać się z pewnymi ubraniami, które nie nosimy albo które źle na nas wpływają, których nie uwielbiacie, tylko trzymacie w szafie z jakichś innych względów. Myślę, że warto w
tej jesiennej szafie zrobić porządki, dlatego że właśnie jak jest chłodno i pada, to myślę, że warto się otulić czymś przytulnym i zrobić wszystko po prostu, żeby poczuć się lepiej właśnie w tym takim przejściowym czasie. Nie, Tesla? Te porządki zaczynam od tego, że ze wszystkich szuflad, zakamarków, z szafy wyjęłam wszystkie swoje ubrania. Nie zastanawiam się na razie nad tym, co chcę zachować, a co nie. Tylko dzielę ubrania na kategorie. I te kategorie to są bluzki letnie, t-shirty, bluzki z długim rękawem, spodnie, sukienki oraz swetry i bluzy, no i oczywiście moje ulubione kimono sztuk 1, które nie należy do żadnej z tych powyższych kategorii. Ten etap porządków jest najdłuższy, zawsze najmniej przyjemny, natomiast jest on bardzo ważny. Jest to też taki ważny etap, podczas którego można ocenić gdzieś tam stan tych ubrań, czy coś trzeba wyprać, wyprasować, coś zanieść może do krawcowej. Także bardzo, bardzo zachęcam, żeby nie rezygnować z tego etapu. Ja wiem, że wyciąganie ubrań z szafy i potem wkładanie ich z powrotem może się wydawać trochę bez sensu. Natomiast ja robię to średnio raz na kwartał i powiem Wam, że jakoś tam już przywykłam do tego. I na pewno widzę korzyści. No i jak już to sobie wszystko posegregowałam, to po prostu biorę notatnik i wszystko zapisuję, liczę ubrania, Tesla oczywiście, tutaj kontrola jakości. Także tak, liczymy sobie razem ubrania. No i efekty są takie, natomiast muszę jeszcze oczywiście Wam powiedzieć, że znalazłam jeszcze jedną sukienkę i jeszcze jedną bluzkę z długim rękawem, więc łącznie tych wszystkich ubrań mam 45. No i teraz, tak jak mówiłam we wstępie, biorę każdą rzecz do ręki i zadaję sobie te trzy pytania. Czy uwielbiam tą rzecz, czy ona sprawia, że czuję się pewna siebie i czy jest ona w dobrym stanie? To może też dużo oznaczać, na przykład ta biała bluzka, którą widzieliście przed chwilą, ten materiał jest troszeczkę za bardzo taki rozciągliwy, niezbyt dobrze leży, więc pozbywam się jej. Na szczęście zakupiłam ją w lumpeksie, więc nie jest mi aż tak przykro, że się jej pozbywam. To jest też sweter z polskiej marki Pulpa, który był dość drogi. Natomiast muszę powiedzieć, że nie uwielbiam go. Jest dość ciężki. Nie jest taki super miękki. Ja lubię miękkie swetry. Więc też z dużym bólem serca pozbyłam się tej rzeczy. Natomiast no, skoro jej nie noszę, to naprawdę nie ma sensu trzymać tej rzeczy. Też parę ubrań tutaj trafiło do takiej kategorii, nie wiem, co do których nie jestem po prostu pewna, czy chcę zachować, czy nie, no bo całe lato nie nosiłam tych ubrań, więc jedynym sposobem jest to, żeby założyć te ubrania, przekonać się, czy dobrze się w tych rzeczach czuję. Nie przymierzam wszystkich swoich rzeczy, bo to by trwało milion lat. No i tak, powiem Wam, że łącznie wyszło mi, że mam 5 takich bluzek na lato. 4 postanowiłam schować, jedną sobie zostawiam na wypadek, gdyby lato wróciło jesienią, gdyby zdecydowało się na jakiś większy comeback. Mam 9 t-shirtów, 8 bluzek z długim rękawem, 8 par spodni, no to jedno kimono oczywiście, 9 sukienek.
Natomiast jedna sukienka właściwie nie noszę jej i nie będę jej nosiła, natomiast chcę ją zanieść do krawca, żeby zrobić z niej wykrój i uszyć sobie nową sukienkę z tego samego wzoru, według tego samego fasonu. No i mam też 5 swetrów i bluz, co łącznie daje 45 sztuk odzieży. Dajcie znać, czy uważacie, że to jest dużo, mało, czy taka szafa kapsułowa z 45 rzeczy jest ok. Chociaż właściwie to nie jest 45, bo tak jak mówiłam, 4 bluzki, kilka sukienek, takich typowo letnich, schowałam do schowka. Zanim to zrobiłam, to oczywiście też wyprałam te rzeczy, dlatego że no pół roku będą one gdzieś tam zamknięte w szafie, więc wydaje mi się, że dobrze jest w tym momencie je nieco odświeżyć. Z kolei te rzeczy takie bardziej właśnie jesienne, bluzki z długim rękawem, też postanowiłam odświeżyć parownicą, tak, no bo one też trochę były pogniecione. Tutaj też chowam właśnie letnie spodnie, mam 3 pary w sumie takich spodni, które są stricte na lato, 2 pary chowam, 1 parę sobie zachowuję, tak jak mówiłam, na wypadek, gdyby lato chciało zrobić comeback. I podsumowując, pozbyłam się z szafy 2 sukienek, 1 swetra, 1 bluzki z długim rękawem, 1 pary spodni oraz, co szokujące, 6 t-shirtów, co zostawiam je z 3 t-shirtami, więc wiem, że będę chciała na pewno kupić sobie jakiś jeden t-shirt. Myślę, że mogę sobie na to pozwolić. No i tak, letnie rzeczy trafiają do schowka za łóżkiem. Reszta wisi sobie w szafie, a mnie czeka wizyta w pojemniku PCK z pełną siatką ubrań. Nie wiem, jak to jest, ale po prostu co kwartał zawsze udaje mi się pełną torbę gdzieś tam z szafy odjąć. Nie wiem, jak to się dzieje. Znaczy wiem, jak to się dzieje. Po prostu głównie wynika to z moich częstych wizyt w lumpeksie. Okej, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do tego, żeby go polubić, skomentować, udostępnić. Dajcie znać w komentarzach, o czym chciałybyście obejrzeć kolejny filmik, jaki temat powinnam poruszyć. I do zobaczenia za tydzień albo za 2. Cześć!